Imię? Barbara. Nazwisko? Piszczałka. Zawód? Żołnierz. Zdajesz sobie sprawę, że to nielegalne? Tak. Zanim usuniemy wspomnienia, musisz je obejrzeć. Ale ja nie chcę. Usuńcie je. Podałam daty. To wystarczy. Usuńcie moje wspomnienia. Zasady są proste. Oglądasz albo rezygnujesz. Wandzia? Już myślałam, że pan nie przyjdzie. Prosiłem. Walery. A konspiracja? Wśród najbliższych, można po imieniu. Znaczy, współpracowników najbliższych. A ja do Wydziału Bojowego zostałem wybrany. O! Nareszcie będziemy działać, a nie tylko gadanie i gadanie. Z gadania nic dobrego nie przyjdzie. To znaczy, czasem przyjdzie. No, ale nie zawsze. To wiadomo. Rzecz jasna, nic więcej powiedzieć nie mogę. Ma się rozumieć. To może do lodziarni zaproponuję. Chętnie. Cześć. Cześć, siostra. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, dziękuję. Dajcie w łapę tej całej inspektor. Co to za problem? Czemu ja mam cierpieć? Powinienem zawiadomić pani ojca. Boże, nic nie zrobicie bez mojego ojca. To ja, panie Niewiarowski, obawiam się, że sprawa jest poważna. CWŚ to jednak CWŚ. Mają twarde dowody. I proszę mu powiedzieć, żeby mnie szybko stąd wyciągnął. Tak, Inga trzyma się nieźle. Ale obawiam się, że jedynym wyjściem z sytuacji będzie dobrowolne przyznanie się do winy. Nie, to można zrobić tylko przez sąd. I to niezbyt szybko. O co chodzi, Wantura? Bo pan Soplica dawno u nas nie był. Wyjechał za granicę. Za granicę? Na długo? A na co ci on? W matematyce mi pomaga. To ja ci mogę pomóc. Ty się na Pitagorasie nie znasz. Muszę chwilę odpocząć. A podobno to ja jestem inwalidą. Źle się czujesz? Zaraz przejdzie. Co lekarz powiedział? Że to normalne przy dojrzewaniu. Dojrzewaj szybciej. Chcę się z tobą ożenić.
Wracajmy. Nie odpowiedziałaś. Na co? Czy za mnie wyjdziesz? A to było oświadczyny? Rozumiem. Nie chcesz inwalidy. Nie chcę nikogo innego. Wanda! 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 Rozpocząć proces usuwania.